Foto z wakacji, tak brzmiał tytuł konkursu, który ogłosiliśmy w czasie wakacji letnich. Dzisiaj rozstrzygnięcie tego konkursu, znajdujemy się w firmie Fuji Flash na placu 20 października w Śremie i rozmawiam z panem Mariuszem Stołowskim. Witam serdecznie. Witam. Ile prac napłynęło ogólnie na konkurs? Z tego co mi wiadomo, około 40 prac napłynęło. Jaki poziom w tym roku, właśnie jeśli chodzi o poziom artystyczny, bo to też nam chodziło? Poziom jak zwykle w takich konkursach był różny, ale muszę powiedzieć, że ujęcia, które fotografujący wymyślili, były bardzo ciekawe. Także mieliśmy niemały problem, żeby wybrać te prace wyróżnione i nagrodzone. No właśnie, jako specjaliści w tej dziedzinie oceniliście, jury oceniło pracę i z tego co wiem są trzy wyróżnienia i jest kilka takich finałowych, prawda, zdjęć. Tak, staraliśmy się jak najwięcej prac nagrodzić i ja bym teraz może przeczytał te osoby, które otrzymały od nas jakieś wyróżnienie czy nagrodę. Zaczniemy może od wyróżnień. Wyróżnione osoby otrzymają drobne takie upominki od nas w postaci ramek. Wyróżnionymi osobami są Wiktoria i Alicja w Dolinie Kościeliskiej, takie piękne zdjęcie podesłały, Anna i Wojtuś Zandeccy oraz Krzysztof Tomaszewski. No i przechodzimy do finału, czyli finałowa, no to finałowa trójka powinna być, ale wiem, że tutaj jest również nagroda chyba ex aequo. Tak, drugie miejsce będzie ex aequo, także to był podobny poziom i wartość pracy. Czyli zaczynamy od trzeciego miejsca, szanowni państwo. Trzecie miejsce to oczywiście nagroda. To jest zdjęcie, które zostało nadesłane, oprawione, wywołane i oprawione w ramkę. No i do tego voucher na wykonanie odbitek. Bardzo proszę, panie Mariuszu, jak to wygląda? I te trzecie miejsce zajęła Angelika Andrzejewska. Trzecie miejsce Angelika Andrzejewska. Drugie miejsce natomiast? Drugie miejsce są ex aequo, tak jak mówiliśmy. I otrzymuje nagrodę Kamila Łabutka za to zdjęcie. I mamy jeszcze drugie zdjęcie, które otrzymało drugie miejsce i to jest Anna Taciak. No i przechodzimy do pierwszego miejsca, który otrzymał najwięcej punktów. I bardzo proszę, pierwsze miejsce kto zdobył? Pierwsze miejsce spojrzy na ściągę Daria Góra. Takie zdjęcie otrzymaliśmy od Darii. Myślę, że wakacje były dla niej fajne. Tu widzę na rowerowej wycieczce nad morzem. Bardzo ciekawe ujęcie, oryginalne. Szanowni państwo, wszystkie zdjęcia są naprawdę bardzo ciekawe. Dziękujemy za udział w konkursie, bo to najbardziej nas cieszy, że tak licznie państwo bierzecie udział w tych naszych konkursach. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nagrody, które zostały ufundowane przez firmę Fuji Flash, są do odbioru tutaj w zakładzie fotograficznym. Plac 20 października, na pewno państwo znajdziecie blisko poczty, charakterystyczna pracownia. Zapraszamy w godzinach od 10 do 18. Zapraszamy i serdecznie państwu dziękujemy i gratulujemy.